No dobra, warunki polowe. Hej, witajcie. Poniedziałek? Nie, poniedziałek, dobrze. Mój tydzień się zaczął wczoraj wieczorem. Tak dziwnie, bo już musiałem lecieć. Idę teraz na kolację, więc jest moment, żeby coś nagrać. W związku z wczorajszym wpisem na Facebooku trochę ciągniemy temat wątpliwości tak naprawdę. I chciałem pokazać o tym, jak sobie z nimi radzę, bo pewnie jak 99,9% z Was nie są mi one obce i sporo ich miewam. Może nie tak często. Są pewnie ludzie, którzy mają je częściej niż ja, ale je mam. Więc jak sobie tak naprawdę radzę z tymi wątpliwościami? Najpierw to wypadałoby zastanowić się nad tym, kiedy one tak naprawdę mnie spotykają, prawda? Kiedy one się pojawiają, bo tak naprawdę na co dzień działam sobie w oparciu o takie moje już schematy działające, o to wszystko, co jest ok. Kieruje mną przede wszystkim taka szybkość, zdecydowanie, bo tak jakoś przyzwyczaiłem się działać, zresztą bazuję na swoim doświadczeniu i ciężko, żebym się nad rzeczami, które ogarniam, zastanawiał, ale jednocześnie są też takie momenty zwątpienia. Może jeszcze jedną rzecz dodam, zanim do nich przejdę, to jest to, że staram się bardzo, bardzo na bieżąco też poszerzać swoją wiedzę i też analizować różne rzeczy, przez co potem jest mi po prostu łatwiej i te wątpliwości się nie, nawet jeżeli się pojawiły, to potem już się nie pojawiają. Natomiast wracając do tych sytuacji, kiedy to się pojawia, jest wiadomo, że umysł gra na naszą niekorzyść i szczególnie kiedy są jakieś długie momenty takiej bezczynności albo stresu, albo no nie, coś innego. U mnie to zazwyczaj jest długie, monotonne momenty, szczególnie jak jadę samochodem. Jest jakaś skończona ilość podcastów czy materiałów wideo, które mogę obejrzeć, ale z drugiej strony też te, co oglądam, bardzo prowokują do myślenia. Więc to wszystko gdzieś tam właśnie powoduje, że w którymś momencie nie tylko to myślenie jest takie mega pozytywne, ale pojawiają się również wątpliwości. No i teraz jak sobie z nimi radzę? Takim najprostszym rozwiązaniem, które zawsze działa, a przynajmniej w 90% przypadków, to jest odwołanie się do ludzi, którym ufam, którym szanuję, którzy są dla mnie mega ważni, którzy wiem, że życzą mi dobrze. I ci ludzie są w stanie wyprowadzić mnie z błędu. Powiedzieć, że nie masz racji, to o czym myślisz nie ma sensu jako takiego i tak naprawdę bez tego, nie myśląc w ten sposób, jak gdyby no nie powinieneś tak patrzeć. Sekundkę, bo tu czerwone światło i próbuję się ogarnąć. Oczywiście nie, tak jak powiedziałem, nie zadziała to w 100% i nie da takiej, nie daje zawsze takiej 100% pewności, ale na pewno pomaga. Natomiast co się dzieje, jeżeli nie mam takich osób pod ręką, nie mogę się z nimi skontaktować, napisać, albo ktoś mógłby powiedzieć, że no ja nie mam takich osób, to co mam zrobić? No tak naprawdę to wszystko sprowadza się do tego, że niestety te wątpliwości trzeba po prostu pokonać. Są różne sposoby i każdy ma swoje, które działają lepiej lub gorzej. Jeżeli miałbym podać jakiś przykład, jak mnie się udaje, no cóż, no trzeba je rozebrać na czynniki pierwsze. Na małe cząsteczki i każdą po kolei rozbroić, usprzątnąć, opisać, skatalogować i wytłumaczyć sobie tak naprawdę, że nie ma ona najmniejszego sensu. Niestety no, nie ma chyba ludzi bez wątpliwości, nie ma ludzi, którzy nigdy nie wątpią w to, co robią, nie wątpią w swoje siły, w dokonania, w wartość. Dużo dookoła bodźców jest takich, które umniejszają w nas to. A dodatkowo kolejnym utrudnieniem, które wchodzi tutaj w grę, jest to, że jeżeli dużo robimy, myślimy, rozwijamy się, działamy do przodu, to jesteśmy dużo bardziej podatni na te wątpliwości, ponieważ uświadamiamy sobie bardzo często, jak niewiele potrafimy, albo jak wiele jeszcze musimy się nauczyć. Uświadamiamy sobie, jakie błędy popełnialiśmy wcześniej. No ale cóż, no nie możemy się poddać i dać tego
negatywnemu myśleniu wygrać po prostu, bo to najgorsze, co się może stać. Tak ja sobie radzę z moimi wątpliwościami, których, uwierzcie mi, trochę jest. Jak tam u Was z tymi wątpliwościami? Dajcie znać, słuchajcie. Dzięki za wszystkie łapki w górę. Witam wszystkie nowe osoby, bo przybyło parę subskrypcji, jest mi niezmiernie miło. I widzimy się, słuchajcie, w środę. Do zobaczenia. Hej!